Jestem. Dobry wieczór. I za chwilę dobranoc. Ale zanim wkładam kapelusz, siadam, zerkam przez okno w ciemność nocy na pojedyncze światła, poustawiane lampy w budowie pod lasem. I słyszę szum drzew, dębów na skraju lasu. Tak na wyciągnięcie ręki rosną. Czuję chłód takiego powietrza po deszczu, choć niewiele tutaj padało, ale mam tego świadomość, że padało sporo w okolicy w ciągu dzisiejszego dnia. Tak, nie ogarniam dzisiejszego dnia, bo nagle zrobiło się ciemno, a ja wybierałam się jak sójka za morze przez kilka godzin, żeby zrobić nagranie i ciągle coś przykuwa moją uwagę. Przykuwa moją uwagę, bo jestem tutaj, gdzie jestem, moje miejsce na kilka tygodni i to miejsce sprawia, że doświadczam takiej trochę, nie takiej trochę, w zasadzie, jak to powiedziała moja siostra, normalności. Rozbawiona, kiedy stwierdzam, że czekam na fachowca od kolanka pod zlewozmywakiem. Mówi: o, u ciebie normalnie. Tak, szczególnie, że zlewozmywaka takiego to w swojej dyspozycji na dłużynie. Oczywiście, że takiego do swojej dyspozycji, zupełnie swojej nie mam, albowiem kiedy mam swoje mieszkanie, to bez lodówki, bez zlewozmywaka. Ciągle się zastanawiałam, czego chcę i od projektu wielkiej kuchni. Na początku, kiedy kupuję mieszkanie, się przeprowadzam rok, dwa lata przed opuszczeniem mieszkania, kiedy podejmuję decyzję i rozważam różne opcje. Pamiętam, że projekt tej kuchni zajmuje 1/5, 1/6 tego pierwotnego. No cóż. Wieczór witam z mojego łóżka, gdzie wylądowałam, żeby opowiedzieć o tym, że tak. Wygląda na to, że zorganizowałam sobie okruszki normalności. Tak, takie mam wrażenie, że sadzenie kwiatów, kupowanie kwiatów, przygotowywanie deserów wytrawnych i słodkich, wstawianie prania i prasowanie i przyjmowanie fachowca od kolanka w zlewozmywaku. Jest takim echem mojego zaangażowania w codzienność domową, kiedy mam dom, i echem tego przypomnieniem, że bardzo to lubiłam. I nawet tu pochłaniają mnie te czynności na chwilę, na kilka chwil.
kiedy czuję, że już nie jest to moje, odpuszczam. Bierę głęboki oddech i zajmuję się czymś innym. I wracam do tego, co jest do skończenia. Wtedy, kiedy na to mam ochotę, albo kiedy przychodzi na to czas, ale bez szczególnego takiego wysiłowania się. To jest po prostu inne i takie mam wrażenie, jakby cząstka mnie miała ochotę jeszcze po raz ostatni liznąć tego rodzaju normalności, takiej krzątaniny domowej. Ciekawe, że wchodzę w to jak masło i cieszę się i delektuję. I jeszcze ciekawsze jest to, że już czuję, że ja tego nie potrzebuję. Po prostu nie potrzebuję. Lubię lubię to na tę chwilę teraz, kiedy mam do dyspozycji właśnie te posadzić kwiaty, zorganizować sobie kolorowy kawałek świata, który mam w tej chwili do dyspozycji, odświeżyć rośliny na balkonie. Z przyjemnością przygotowuję deser w kilku słoikach owocowe z kruszonką kokosową, z borówką amerykańską i w tym jest owoce leśne z mascarpone. Tak sobie wymyśliłam, że deser w słoikach to po prostu zachciało mi się. I czuję się nasycona, nakarmiona, tak jakbym zjadła pyszne, syte danie, nakarmiona tym doświadczeniem. I jeszcze co jakiś czas coś mi przychodzi do głowy, bo nagle mam pomysł na pastę na hummus z suszonymi pomidorami, z oliwkami i przygotowuję to i czuję się pełna. Deser słodki, deser wytrawny, kwiaty na balkonie i prasowanie i pranie i krzątanina w ogrodzie z roślinami i jeszcze dzisiaj zapalam świecę po raz pierwszy, po raz drugi, ale dzisiaj znajduję świece herbaciane i tak wiem, że też na balkonie mam taką opcję, ale coś takiego jest, że tych dodatków tak bardzo nie potrzebuję, dekoracji, zbyt wiele dekoracji do mojego życia. Jest ono tak, pochłania mnie. Mnóstwo detali, doświadczam tylu emocji, że nie pamiętam o świeczkach. Do dzisiaj. Dzisiaj je zapalam, bo wyobrażam, bo już wiedząc, że chcę nagrać, sprawdzam, co mogę zrobić takiego fajnego do nagrania. Ale świeczki nie wyglądają zbyt malowniczo w kamerze. I więc siedzę w swoim łóżku, jeszcze zanim się w nim położę. I
przyglądam się tej właśnie krzątaninie i temu, jak funkcjonuje i jak uwielbiam prostotę, z jaką funkcjonuje, do jakiej doszłam poprzez minimalizm, upraszczanie, kiedy jestem w swoim mieszkaniu przez od 2011 roku do 2017, kiedy upraszczam swoją kuchnię do 1 m2 z 4, z 5, kiedy zawartość szafy z kilkudziesięciu, powiedzmy, pamiętam, że była pełna wieszaków i półek, a ostatni rok to jest jeden drążek, 10 wieszaków z pojedynczymi ubraniami. Wszystko, co miałam, było na wieszakach. Już nie potrzebowałam półek. Już nie potrzebuję półek. Aż widzę, aż dostrzegam, że to, co użyłam, mogę zmieścić w bagażu podręcznym. Więc uwielbiam to swoje uproszczone funkcjonowanie. Ba, nawet tęsknię za w pewnej mierze ze sobą, takiej prostocie, jak jej doświadczam na Mauritiusie, bo tam jest po prostu, mam połowę mniej rzeczy przy sobie. 25% z tego, co tutaj mam. Bycie w Polsce to jest też, zgadzam się na bycie obdarowanym. Więc mam kilka gadżetów więcej na poczet sierpniowego lata, które tutaj podejmuję decyzję spędzić aż do końca sierpnia i do września, do 9 września, kiedy mam wernisaż. I to potem mniej więcej jestem tutaj do końca września, więc mniej więcej. Więc na ten czas mam trochę gadżetów ciuchowych. I piękne jest to, że mam do dyspozycji to miejsce, gdzie wszystkiego w pełni, wszystkim, co tylko będę miała ochotę, mogę się w pełni rozsmakować w takiej normalnej ludzkiej codzienności, w funkcjonowaniu. Jak jeszcze raz poczuć, możliwe, że jakiś aspekt zatęsknił za tym, jakby wybrzmiał, tak jak wybrzmiewa śpiew. Echo, jeszcze jest echo tamtych dni, które wybrzmiewa. I to uczucie, wow, niesamowite. Przecież ja to tak kocham i nadal to lubię, podoba mi się, ale już tego nie potrzebuję. I patrzę na te tutaj wieszaki i ubrania. Uśmiecham się. Patrzę też na mój plecak i walizkę, którą nabyłam na poczet tego pobytu tutaj. Jedno z tych zostanie w mojej piwnicy, bo mam swoją piwnicę, a w niej kilka rzeczy przetrzymuję. Właśnie na poczet takich przyjazdów i z prostego ludzkiego sentymentu do rzeczy, które lubiłam, nadal lubię, do rzeczy, które lubiłam, a których już nie pamiętam, ale schowałam je z szacunku dla swojego ludzkiego sentymentu. I fajnie jest to doświadczyć jeszcze raz, już nie zetknąć się jeszcze raz z tym, co wydaje się takie naturalne i codzienne,
tak zwane normalne i zobaczyć, wow, to już nie jest moje. To jest takie fajne. Już nie potrzebuję. Podobnie z jedzeniem. Odkąd jestem w Europie, w Polsce, jem kilka razy więcej niż jestem poza Europą. Jakby potrzeba jedzenia tak się do mnie jakby budzi. Jest tyle możliwości. Samo próbowanie jest syci. Będąc w Europie, budzi się we mnie taki trochę wow, jest. Mogę. No to jem. Bo jest. Nie jestem głodna, ale jem, bo jest. Jem, bo to jest smaczne. Jem do towarzystwa. Jem, bo nagle czuję potrzebę jedzenia, chociaż czuję pełne ciało. To coś we mnie potrzebuje. I przyglądam się temu wszystkiemu, co się we mnie zadziewa. Bo wiem, dotarłam do tego, że wiem, że moje ciało nie potrzebuje tego wszystkiego. Ba, jest szczęśliwe, kiedy mu w niczym nie przeszkadzam, szczególnie tak zwanym jedzeniem. Szczególnie tak zwanym tym takim cięższym, kiedy ono im więcej ciało potrzebuje pracy, by przemielić i wydalić, tym bardziej je obciążam, tym bardziej mu przeszkadzam. I widzę to. W maju wiem, jak jadam w czerwcu, w lipcu. I ostatniej nocy, po raz pierwszy od wielu dni, budzę się. I mam taką klarowną sytuację tego, jak się czuje moje ciało. I takie uczucie, że woła o moje wsparcie, o to, żeby się nim zaopiekować bardziej niż joga. Że mam wrażenie, dosłownie i w przenośni, że je nieco poraniłam swoimi zachciankami, a właściwie nie swoimi. Bo przecież kiedy czuję, że jestem pełna i jem, chociaż nie mam takiej potrzeby, chociaż wiem, że obciążam ciało, to jednak jest ten odruch tak automatyczny, taki właśnie. I przyglądam się mojej skórze i obserwuję wiele stanów zapalnych w ciele. Znam swoje ciało jak najbardziej na świecie. I obserwuję i wiem, że wiem, że nadwyrężam je taką wydumaną potrzebą jedzenia. Bo nie chciałabym być bezmyślną, bo gdybym była bezmyślna na ten temat, to czułabym i poszłabym za uczuciem, ale ja tutaj po prostu na swój sposób automatycznie ulegam myślom, przekonaniom orbitującym wokół mnie i ulegam jakby temu, co jest powszechnym przekonaniem na temat jedzenia i na temat potrzeb
ciała i potrzeb człowieka. To jest takie. Tak. I po raz pierwszy poczułam taką ciężkość człowieczą i lekkość tchnienia, które ożywia ciało. I to moje, jakby ta część, to tchnienie, które ożywia ciało, poczułam jego pragnienie lekkości. I to uczucie, pragnienie lekkości towarzyszy mi tak, że trzymam się i nie mam ochoty wrzucać do ciała czegokolwiek, co je obciąża, co je obciąża i przeszkadza w byciu, w służeniu mi, by mnie po prostu prowadzić, nosić i przeszkadzać mu wsadami, które trzeba przemielić i wydalić. Owszem, wiem, to może to jest bardzo często przyjemne i na swój sposób za każdym razem przyjemne, dające uczucie wypełnienia i pełni. Jednak ten rodzaj pełni, ten rodzaj spełnienia nie ma kompletnie daje taki erzac, wiem o tym, ale to uczucie pełni istnienia, uczucie świadomości siebie, takie pełni piękna tego, że jestem, kiedy wyłączam się z tego chaosu, hałasu i zanurzam w tym takiej bieganinie za czymś, niepokoju, czy zdążę, czy zrobię, zaabsorbowaniu co jutro, co pojutrze. I no, po prostu sobie jestem. Ta pełnia jest absolutna i niczego nie potrzebuję. Tak. Więc przyglądam się swojemu ciału i skanuję je i składam sobie obietnicę i jemu, sobie, że przeszkadzam sobie troszkę mniej. To zmierzam do nieprzeszkadzania sobie we wszystkim. Daję się sobie prowadzić. I uśmiecham się do siebie, bo już nie raz, nie dwa i nie trzy tak zaufałam sobie. Tak zaufałam sobie, tak ufam sobie, że już wiem, jak to jest. Zaufać sobie i nie przeszkadzać sobie. Po prostu być, cieszyć się tym, co właśnie jest. Zadać sobie pytanie, na co mam ochotę, co teraz mogę zrobić. Całą resztę oddaję sobie, oddaję. Odpuszczam. Kiedy tak. Kiedy na tyle upraszczam swoje zakręcenie tym, co jest do zrobienia, do zaprzestania robienia, to wtedy czuję absolutną ciszę. Sytość, spokój, tą swoistą pustkę, radość.
No i jestem ciekawa, co się stanie, jeśli przez najbliższe tygodnie, tak naprawdę z głębi, z całego serducha i całą kim jestem, nie będę ciału przeszkadzać. Ciało nie przeszkadza. Tym samym je wspieram w tym, czym i jak może mi służyć. Więc niech tak się stanie. All of them, all of me, all of you. Good night. Bye.